Szanowni Państwo, z radością pragnę powitać na dzisiejszym spotkaniu panią Annę Marię Anders, kandydatkę Prawa i Sprawiedliwości w wyborach uzupełniających do Senatu ziemi łomżyńsko-suwalskiej. Witam serdecznie pana marszałka Stanisława Karczewskiego, marszałka Senatu. Witam serdecznie pana premiera Jarosława Gowina. Bardzo proszę pana marszałka o zabranie głosu. Dziękuję bardzo, panie pośle, panie minister. Panie premierze, szanowni państwo, ja przyjechałem do Łomży poprzeć kandydaturę pani Anny Marii Anders na senatora Rzeczpospolitej Polskiej. To bardzo ważne wybory. To bardzo ważne wybory i pani Anna Maria Anders jest świetnym kandydatem. Będzie naszym ambasadorem, podwójnym ambasadorem. Będzie ambasadorem Polski w Stanach Zjednoczonych, a Stanów Zjednoczonych w Polsce. Senat niedawno odzyskał stracone pieniądze, pieniądze, które zostały przekazane przez ministra Sikorskiego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych na Polonię. Te pieniądze wracają do Senatu i rola Senatu również powraca. Główna piecza nad Polakami mieszkającymi za granicą i nad Polonią. Czekamy na panią minister. Jestem przekonany, że pani wygra wybory. Pracy będziemy mieli dużo, będziemy wspierać Polonię tak jak nigdy do tej pory. To będzie nasze główne zadanie i pani wsparcie, i pani i doświadczenie, i pani wiedza będzie dla nas bezcenna. I czekamy na to, aby pani razem z nami mogła pracować i współpracować nad opieką nad Polakami i Polonią. Chcemy, żeby Polska była rządzona dobrze i pani minister już dołączyła do drużyny, do biało-czerwonej drużyny pani premier Beaty Szydło i wspólnie chcemy poprawiać i naprawiać Polskę. Nie może być, proszę państwa, tak, że ARMiR przez 8 lat wypłaca 281 milionów nagród dla swoich pracowników, a 10 milionów wypłaca dla wąskiego grona swoich pracowników. To jest skandal. Takich skandali niestety jest dużo więcej. My chcemy przywrócić normalność. Chcemy, aby drużyna, biało-czerwona drużyna, pani premier Beaty Szydło, uczciwie, solidnie zarządzała Polską. A pani minister Maria Anna Maria Anders będzie razem z nami wzmacniała tą drużynę, biało-czerwoną drużynę Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie marszałku. Bardzo proszę pan premier Jarosław Gowin. Szanowni państwo, najważniejsze zadanie, przed którym stoi nasz rząd i cała Polska, to jest przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego, tworzenie nowych miejsc pracy i sprawiedliwy rozwój. Rozwój tu nie będzie się koncentrował tylko na tych największych metropoliach, ale będzie obejmował też takie regiony jak Podlasie, jak ziemia łomżyńska, jak Suwałki. Jednym z najważniejszych elementów planu premiera Morawieckiego jest tworzenie w miastach średniej wielkości, miastach, które są ośrodkami akademickimi, a więc w takich miastach jak Łomża czy Suwałki, centrów wyspecjalizowanych usług dla biznesu. Do tej pory takie centra istnieją w Krakowie czy w Warszawie, świetnie się tam rozwijają, ale uważamy, że jest możliwość zachęcenia zagranicznych inwestorów, przede wszystkim inwestorów amerykańskich, do tego, żeby tworzyć takie centra wyspecjalizowanych usług dla biznesu właśnie w miastach średniej wielkości. I Łomża, i Suwałki to są ośrodki, które mogą przyciągnąć tych inwestorów. Jeżeli chodzi o usługi dla biznesu, to tutaj pierwsze miejsce na świecie, palma pierwszeństwa zdecydowanie przypada Stanom Zjednoczonym, a pani minister Anders, która może być, tak jak powiedział pan marszałek, podwójnym ambasadorem, ambasadorem interesów Polski w Stanach Zjednoczonych, jednocześnie ambasadorem amerykańskim w Polsce, jak nikt inny nadaje się doskonale do tego, żeby tego typu inwestycje ściągać do swojego okręgu wyborczego. Ja jestem przekonany, że współpraca pani minister Anders z premierem Morawieckim
i zaangażowanie całego rządu stwarza dużą szansę na to, że takie centra wyspecjalizowanych usług biznesowych pojawią się właśnie w Łomży i Suwałkach. Chciałbym dołączyć do tych słów poparcia, które sformułował pan marszałek Karczewski jesienią. Pani minister wspierała mnie w kampanii parlamentarnej w Krakowie. Dzisiaj możliwość pojawienia się tutaj i udzielenia poparcia pani minister jest dla mnie naprawdę wielkim zaszczytem. Myślę, że mieszkańcy ziemi łomżyńskiej, ziemi suwalskiej docenią to, jak unikalne są kompetencje i pozycja międzynarodowa pani minister. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie premierze. Bardzo proszę, pani minister. Panie marszałku, panie premierze, dziękuję za miłe słowa i dziękuję za wsparcie. Muszę powiedzieć, że dziękuję wszystkim drużynie Prawa i Sprawiedliwości za wsparcie. To wsparcie nie jest tylko ważne dla mnie, dla mojej kandydatury, ale mi się zdaje, że ono okazuje właśnie taką współpracę, chęć zrobienia czegoś, żeby w Polsce było dobrze i żeby specjalnie w moim wypadku, żeby w tym regionie było dobrze. Kiedy pan prezes Kaczyński mnie właściwie zapowiedział jako kandydatkę do Senatu, wtedy mówił z jednej strony o patriotyzmie, z drugiej strony właśnie o Polonii. Ten patriotyzm jest na tej ziemi zupełnie wspaniały. Ja ostatnie kilka tygodni jeżdżę po tych różnych miasteczkach, większych, mniejszych i doznaję tyle serca od ludzi. Jestem tak ściśle związana z nimi. Oni są tak ściśle związani z moim ojcem, że naprawdę czuję, że to jest moja ziemia, nasza ziemia i mi naprawdę zależy na tym, żeby było dobrze. Także jakiekolwiek plany na gospodarkę, czy to jest infrastruktura, czy to jest bezpieczeństwo, czy w ogóle cokolwiek, jakiekolwiek plany dla tego regionu mnie bardzo leżą na sercu i dziękuję właśnie panu premierowi, że wspomniał właśnie o tym, żeby były powiedzmy te miasteczka, żeby to jakoś wszystko połączyć. Z drugiej strony Polonia, tak, ja bym chciała być ambasadorem z tej ziemi, ale na cały świat, nie tylko ambasadorem do Senatu w Warszawie, nie tylko ambasadorem do Stanów Zjednoczonych, bo oczywiście tam mieszkałam 20 lat, ale trzeba pamiętać, że urodziłam się w Anglii, wychowałam się w Anglii, mieszkałam we Włoszech, we Francji, w Niemczech. Mówię 6 językami i potrafiam się jakoś zgodzić z wszystkimi. Mam też rolę jako pełnomocnik w rządzie pani premier do dialogu międzynarodowego i uważam, że to jakoś wszystko można połączyć. I coś najważniejsze to, żeby było lepiej, bo to jest okręg, który właściwie miał bardzo trudne chwile. I nareszcie musimy coś zrobić w tym kierunku, żebyśmy byli wszyscy dumni i szczęśliwi w naszym okręgu.